Rozkład lustro dla wszystkich zakochanych. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale ponownie w weekend, w sobotę. I dzisiaj właśnie dnia 10 lipca mamy najpierw rozkład lustro, a o 19 rytuał oczyszczania i odcinania negatywów. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam, że do rytuału dzisiejszego o godzinie 19 potrzebują Państwo szarą, ciemną lub czarną świecę i kartkę i coś do pisania, by zapisać swoje intencje, czyli sprawy, które odcinamy, oczyszczamy. Dobrze, więc zacznijmy, kochani, od naszej wróżby. Teraz chciałam powiedzieć, że dziękuję Państwu za aktywność, proszę o subskrypcję, proszę o rozwój interakcji na moim kanale, czyli komentarze, które wróżby z Państwem rezonują, o Państwa historiach właśnie, co pasuje. Bardzo jest to dla mnie ważne, dla wymiany właśnie tutaj naszych aktywności. Także proszę również o lajki po każdym wideo, proszę o feedback w razie wróżb indywidualnych. W następnym tygodniu będę miała więcej czasu, więc jeśli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam przez e-mail loelia.orakel@gmail.com. Jest napisany mój e-mail pod filmikiem. Ok, oczywiście zaznaczam, że jest to rozkład lustro, ale kolektywne czytanie, więc proszę wziąć tylko to, co do Państwa rezonuje, co z Państwem pasuje. Proszę inne rzeczy po prostu wyeliminować, ponieważ wiadomo, jest tutaj 2000 różnych historii, różnych dylematów, różnych innych pytań do kart, więc na pewno nie będzie to rezonowało w 100% do wszystkich, ale jeśli rezonuje już w większości, w 60, 70, 80, 90%, to znaczy, że jest to czytanie dla Was, kochani. A precyzyjne detale oczywiście z kart to są pytania indywidualne i czytania właśnie docelowe, indywidualne, więc to jest co innego. Ok, więc kochani, zacznijmy. Tutaj jesteście po prawej stronie mojej jako pierwsze dzisiaj, czyli osoba pytająca. Jeśli osobą pytającą jest mężczyzna, to też być może jest to Wasza energia, prawda? Dopasujcie sobie wtedy energię według płci i właśnie tutaj w sensie rezonacji, co rezonuje, więc to jest osoba pytająca. No ja to robię jako kobieta, ponieważ nią jestem i łatwiej mi też mówić, tak, w języku kobiety, więc proszę mężczyzn, by sobie dopasowali lub jesteście właśnie tą osobą pytającą również. W kartach nieważna jest płeć, prawda? Tylko energie, jakie tutaj właśnie są w kartach pokazane. To jest osoba Waszego partnera, czyli osoby, o którą pytacie. Może być to partner lub partnerka, o którą pytacie, w której jesteście Wy, osoby pytające, zakochane. Także to jest moja druga tutaj strona, czyli też strona, kochani, lewa. U Was to być może jest odwrócone w komputerze. W każdym bądź razie zacznijmy od Pani, która pyta, czyli od osoby pytającej. Co osoba pytająca myśli, co czuje, co zamierza? 3 poziomy, prawda? Co osoba pytająca myśli? Osoba pytająca myśli wieczorami, być może w nocy, być może śni również, ma jakieś też tutaj problemy ze snem, zaburzenia snu, tęskni za osobą, której jest zakochana. Tęskni. Wie, że jesteście telepatycznie ze sobą powiązani duchowo. Rozmyśla intensywnie, tęskni. Jednak też tutaj są lęki, prawda? Lęki, no takie myśli właśnie, w którą stronę pójdzie ten rozwój tego związku. Jest niepewność. Niepewność sytuacji, niepewność rozwoju właśnie tej relacji. Taka niewiadoma, być może takie wahanie się. Również jest taka właśnie no, sytuacja właśnie, w której stoicie na rozdrożu, nie wiecie, którą opcję wybrać lub która opcja jest lepsza, w którą stronę pójdzie ten związek, czy właśnie w kierunku relacji stałej, być może długotrwałej lub w stronę jakiegoś tylko romansidła, jakiegoś, nie wiem, jakiejś afery, jakiejś być może no końca wręcz, tak? Były tutaj na poziomie głowy jakieś męczące myśli, które Was zraniły, ale które odchodzą. W szybkim tempie chcecie również jakieś zmiany, jakieś plony, które przyniesie Wasze staranie się, Wasza cierpliwość, Wasze opanowanie, Wasza przemiana właśnie myśli tutaj do partnera, Wasz spokój. Myślicie, że w szybkim tempie, no najpóźniej do jesieni wydarzy się coś raptownie, co jakby określi, zdefiniuje tą relację. Byście nie byli już tacy niepewni, byście nie tęsknili, nie płakali w nocy, nie byli smutni, rozżaleni, jacyś tęskniący, tylko by właśnie do jesieni najpóźniej, jest to wróżba na 3 miesiące, więc lipiec, sierpień, wrzesień, tak, do początku października powiedzmy, więc to już jest, wchodzimy w okres jesienny. Ta karta mówi właśnie o jakichś zmianach szybkich, czyli zmianach, które przyjdą do jesieni właśnie, żeby coś się tutaj określiło, w jaką stronę pójdzie ten związek, jak się rozwinie ta relacja. O tym myślicie. Takie macie intensywne tutaj właśnie rozmyślania na poziomie tej głowy. Chcecie, by jakiś konkretny kierunek właśnie się tutaj pokazał tej relacji, byście nie stali właśnie w takiej niewiadomej. Co myślicie, kochane osoby pytające w sercu, w serduszku? Czyli co Was tutaj trapi na poziomie emocjonalnym, kochani? Taka niepewność, właśnie taka dwoistość sytuacji. Chcielibyście zaryzykować, by jakby, no, jakby zaryzykować, żeby ta gra okazała się szczęśliwa. Chcecie zostać również w tej grze z tym partnerem. Wiecie, może się udać lub nie udać, tak? Tak jak tutaj, dwoistość sytuacji, dokładnie identycznie, czyli na poziomie serca identycznie dwie opcje, dwa jakby ewentualne tutaj kierunki, może się udać, może się nie udać, można zbudować piękną relację dalej, można ją zakończyć. Także niepewność taka, ale chcecie podjąć to ryzyko, chcecie zostać w tej grze, chcecie spróbować jakby zagrać o tą szczęśliwą passę, prawda? Zagrać o szczęście. Myślicie, że ta gra tutaj, to właśnie taka niepewność sytuacji, to ryzyko przyniesie Wam jednak dobrą passę, wygraną. Wierzycie w to, chcecie w to wierzyć, emocjonalnie pragniecie stabilności z tym partnerem, którego kochacie. Pragniecie właśnie konkretnej, solidnej, długotrwałej tutaj relacji. Pragniecie, by w końcu jakby było to uczucie przynależności, pewności, bezpieczeństwa. To właśnie pokazuje ta karta. Pragniecie by ten partner i również Wy w stosunku do niego, czyli oboje, prawda, bo jest tutaj karta dualności, czyli dualność oboje, dwóch partnerów, tak, też, to też mówi w tym aspekcie ta karta, w tym kontekście tych kart, że pragniecie być Wy i pragniecie, by Wasz partner był w stosunku do Was lojalny, wierny, uczciwy, by był prawdziwym przyjacielem, by fundament tej stabilności była, by fundamentem tej stabilności była przyjaźń, lojalność, wierność, granie właśnie w otwarte karty, jakby fair, tak? Więc pragniecie, by partner był właśnie taki, kochanym, wiernym, przyjacielem, i Wy również pragniecie w stosunku do niego właśnie tacy być. Także uczucia, emocje w sercu, które macie, chcecie zbudować tutaj w kierunku solidnego, długotrwałego związku, opartego na przyjaźni, lojalności, wierności, coś pięknego. Macie piękne zamiary. Co zamierzacie jednakże, Wy jako osoba pytająca? Pragniecie, by Wasza nieufność do partnera się jakby przemieniła, by te wszystkie takie negatywne myśli, chmury, że nie ufacie partnerowi, myślicie, że Was zdradza, że ma dwie twarze, że jest nieuczciwy, że nie pokazuje Wam konkretnej, uczciwej, swojej, prawdziwej twarzy, że coś z Wami zagrywa, że coś kombinuje, że coś oszukuje, że jest nieszczery, że ma właśnie taki dobry charakter, dobrą stronę, ale ma również swoją stronę, która jest negatywna, która jest zła, która jest manipulatywna i właśnie nie ufacie mu dlatego. Chcielibyście, by właśnie partner Wasz odszedł od tego fałszu i on tu odchodzi, jest na wyjściu, czyli żeby on odszedł właśnie, jakby wyleczył się z tej fałszywej gierki, by odszedł od tego zachowania nieuczciwego, jakiegoś takiego, no takich powiedzmy sobie, jakichś zagrywek nie fair, manipulacji, nieszczerości. Właśnie czekacie, by te bociany jako dobre zwiastuny dobrych, pozytywnych wiadomości, by przyniosły przemiany, a bociany przynoszą przemiany, ponieważ z tych ciemnych chmur nadchodzi słoneczko. Więc jest nadzieja na dobry rozwój spraw, jest nadzieja, by ten cały fałsz, ta cała dwulicowość, jeśli nawet nie ma trzech twarzy, ponieważ na tej karcie są nawet trzy twarze pokazane. Dobra, zła, tajemnice, ukryte sekrety i tą twarz, którą Wam on pokazuje. Czyli nawet są tu trzy twarze na tej karcie. Nawet trzy w jednym, powiedzmy, trzy osobowości ma lub więcej różnych stron, takich jakby niewiarygodnych pokazuje ten partner. I byście bardzo chcieli, by on to zmienił. By można byłoby mu zaufać, byście mogły mu w końcu zaufać. Ale myślę, że jest tu dobry rozwój w tym, co zamierzacie. Zamierzacie właśnie zmienić partnera, by pokazał Wam tą uczciwą, prawdziwą swoją twarz, swoje prawdziwe emocje w stosunku do Was. Jeśli to się odmieni, jeśli Wam się uda, to na pewno przyjdzie szczęście. Na pewno jest tutaj szczęśliwa passa, szczęśliwa właśnie wygrana. Lecz uważajcie, ponieważ no, koniczyna też mówi o krótkotrwałym szczęściu, więc by to szczęście było długotrwałe, musicie właśnie tutaj wyjaśnić z partnerem, że nie akceptujecie i nie zamierzacie nadal akceptować i tolerować tych fałszywych zagrywek. Że pragniecie, by Wam tutaj partner pokazał swoją uczciwą stronę, prawdziwe emocje. Także proszę tutaj porozmawiać o tym z partnerem. Dobrze, przejdźmy, kochane, do strony drugiej naszego lustra i zobaczmy, co myśli, co czuje i co zamierza Wasz partner, czyli osoba, o którą pytacie i w której jesteście zakochane. Partner myśli o nowym początku z Wami. Nawet w niektórych tu przypadkach myśli o dziecku z Wami, że chciałby z Wami mieć dziecko, czyli potomstwo. Tęskni za Wami na poziomie głowy, myśli, szczególnie tutaj wieczorową porą, szczególnie w nocy, szczególnie śni o Was, marzy o Was. Ma też lęki, czy właśnie ten nowy początek ma szansę, czy się uda. Chce z Wami komunikację, chce pisać o swoich tęsknotach za Wami, o pragnieniach zobaczenia Was, bycia z Wami, o pragnieniach nowego początku, nowej próby, nowej szansy, nowej jakby tutaj nowym początku po prostu. Spróbowaniu jeszcze raz. Pragnie Wam to napisać, powiedzieć, zakomunikować o swoich marzeniach sennych, czy nocnych, czy wieczorowych, o jego rozmyślaniach, tęsknotach, o jego lęku, że Was straci, o jego lęku, że być może tutaj nie uda Wam się uleczyć tych takich starych jakichś problemów, blokad, jakichś starych tej kłótni, czy jakichś zgrzytów, które wydarzyły się. No jest tutaj być może też telepatyczna komunikacja, że chce Wam tutaj coś przekazać pięknego. Chce Wam coś telepatycznie też wieczorową porą, nocną porą powiedzieć. Łączy się z Wami duchowo, telepatycznie. Też pokazują się te jego lęki. Ma lęki właśnie Wasz partner na poziomie głowy. Czy to wszystko się uda? Trapi go to na poziomie myśli właśnie. Także będzie tu komunikacja. Pragnie Wam napisać, Was powiadomić o tym, co on właśnie myśli w stosunku do Was i do nowego początku. Co na poziomie serca? Na poziomie serca jest troszeczkę trudniej, jeśli chodzi o stan emocjonalny. Wiemy, że jeśli pytacie o partnerów, na pewno partnerzy blokują emocje. Niektórzy nawet nie potrafią o emocjach mówić, nie potrafią tych emocji szczerze, otwarcie wyrazić. Właśnie o tym mówi tutaj ta kombinacja kart, że ma problemy z wyrażaniem emocji, ma lęki, boi się, wie o tym, że powinien wyjść z izolacji, powinien posprzątać, powinien jakby zrobić porządek z tymi właśnie wiecznymi izolacjami, oziębłością uczuciową. Chciałby bardzo właśnie wyjść tutaj z tej izolacji. Chce z Wami komunikować o swoich emocjach, niemniej jednak ma takie niespokojne właśnie tutaj myśli, odczucia, emocje w stosunku do tego, ponieważ jest zablokowany, jeśli chodzi o uczucia, jest też być może zraniony, ma jakieś złe doświadczenia z przeszłości, czy z Wami być może już wcześniej, tak, jakieś kłótnie. Boi się kłótni, sprzeczek, boi się nieporozumień, dlatego ucieka i izoluje się, jest jakiś taki, nie wiem, potrzebuje takiej jakby fazy dla siebie, w jaskini właśnie, ucieka też przed kłótniami, przed różnymi takimi sprawami, które Wam się nie podobają, które mu wyrzucacie, które mu zarzucacie. Chce jednak tutaj to posprzątać, jakby zrobić tutaj jakby porządek w tych sprawach właśnie, by się nie blokować. Chce wyjść z tych blokad. Przepraszam. Chce wyjść tutaj z tych blokad, lecz potrzebuje czasu. Jest to proces powolny. Wie, że ma do Was emocje. Wie, że chce z Wami się spotkać. Wie, że jesteście emocjonalnie, uczuciowo dla niego bardzo ważne. Chce wyjść tutaj z tych właśnie blokad i nie być taki oziębły w stosunku do Was. Niemniej jednak jest to proces powolny. Musicie mu dać jeszcze troszkę czasu. Wiem, nie cierpicie tego słowa cierpliwość, opanowanie. Wiem, że jest to trudne. Wiem, po sobie również, w swojej historii również jest mi trudno być opanowaną i cierpliwą. Chcę, żeby on już dziś wyszedł z tej blokady, z tej izolacji, ze swojej jaskini. Ale nieraz mężczyzna potrzebuje więcej czasu i ma problem z emocjami, nie chce być skrzywdzony, boi się, ma lęk. Także tutaj na pewno dojdzie do komunikacji na poziomie emocjonalno-uczuciowym, na poziomie miłosnym. Tylko trwa to troszeczkę dłużej. Karta statku, już Wam mówię, kochani, jaki to czas. Jest to karta bardzo powolna, bardzo właśnie taka troszeczkę no, maksymalnie powolna w tej talii. Bardzo powoli się to rozwija. Trzeba właśnie mieć być może nawet do więcej miesięcy to potrwać może, prawda? By on tutaj właśnie się otworzył emocjonalnie. Jakiś jest tutaj skrzywdzony emocjonalnie, boi się też bardzo kłótni, bardzo jakichś sprzeczek, dywagacji. On się tego boi i ucieka przed tym. Jest to częste u mężczyzn, niestety. Tak są skonstruowani. Także uważajcie, żeby nie prowokować jakichś sprzeczek, wyrzutów, bo on wtedy znów ucieknie do jaskini. Także nic z tym nie osiągniecie. Co on zamierza w stosunku do Was? Widzi Was jako bardzo atrakcyjną kobietę, seksualną. Podobacie się mu jako kobieta, jako kochanka, jako partnerka. Podziwia Waszą atrakcyjność. Przyciągacie go emocjonalnie, magnetyzujecie wręcz. Kocha u Was właśnie tą kobiecość, ten element kobiecości. Czyli zostańcie w tym elemencie, w tej energii kobiecości. I co zamierza? Właśnie zamierza Was zaprosić, Wam zrobić niespodziankę, spróbować z Wami jeszcze raz, przeprosić za wszystko, co było, czego nie potrafił, nie umiał. Chce prosić tutaj o wybaczenie, chce nawiązać piękną komunikację romantyczną właśnie z Wami, z kobietą. Chce, by związek Wasz rozwinął się stabilnie, trwale, by dać mu też, jemu też bezpieczeństwo, by dać jemu poczucie właśnie takiej stabilności z Waszego związku z nim. Chce Was zaskoczyć jakimś miłym gestem czy zaproszeniem. Chce Wam powiedzieć, jak bardzo mu się podobacie, jak bardzo na niego działacie. Chce Wam zaoferować właśnie jakiś tutaj związek stały. Pragnie również tego związku z Wami. Więc to, co on zamierza, jest cudowne, piękne, wspaniałe. Niemniej jednak tutaj będą rozmowy, wyjaśnienia o jego myślach, emocjach, blokadach, czasie, który potrzebuje na uleczenie jakieś tutaj, na posprzątanie swoich spraw. Będą to rozmowy być może nerwowe, być może troszeczkę niespokojne. On też ma w sobie lęk, on ma w sobie też niepokój, on też tutaj jest troszeczkę taki nerwowy właśnie, co z tego wyjdzie, czy to się uda, czy on właśnie wyjdzie z tych blokad swoich, z tych lęków. On pragnie właśnie tu rozmowy. Te rozmowy mogą być w pierwszym etapie właśnie troszeczkę frustrujące, chaotyczne, niepokojące Was, ale te rozmowy są konieczne. Te rozmowy wyjaśniające są niezbędne. Także będą rozmowy, karta kontaktu, rozmów, niepokoju, lęku, blokad, tęsknoty, telepatii, myśli wieczorową porą, nocą, myśli o tym, by emocjonalnie wyjść tutaj z tej izolacji. Także właśnie takie karty mi się u niego pokazują, takie emocje, takie energie. To, co macie, kochani, wspólnie w tym rozkładzie lustro, jest na pewno na poziomie głowy karta Księżyca. Karta Księżyca u niego, czyli u osoby, o którą pytacie, i u Was, u osób pytających. Dwie identyczne karty, dwie identyczne energie, tęsknota, rozmyślania, kontakt widocznie też wieczorową, nocną porą, no być może zaburzenia snu, telepatia, porozumiewanie się telepatyczne, taka duchowość, powiązanie ze sobą. Być może takie pokrewieństwo właśnie dusz, prawda? Czyli też dla wszystkich takich partnerów, którzy czują, że jest to bratnia dusza, jest tutaj taka opcja, jest tu taka jakby właśnie siła tego związku. Także to, kochani, Was łączy. Bardzo duża też tęsknota, bardzo też lęk. Nie ukrywam, że jest u Was obojgu lęk. Czy to się uda, czy to ma szansę, czy to będzie stabilne, czy to po prostu, no, czy potraficie ze sobą być, czy potraficie ze sobą komunikować bez tych takich kłótni, sprzeczek. Jest również taka niepewność, lęk u Was obojgu, prawda? niepewność, która się właśnie też tutaj pokazała, zranienie, byliście zranieni również oboje, ponieważ on ucieka w blokady, prawda, on blokuje, wy znowu byłyście tutaj zranione, nie rozumiecie tutaj, dlaczego on tak się zachowuje, więc ta karta właśnie Księżyca bardzo jest tutaj u was dwóch widoczna, jako w odbiciu lustrzanym, co jest również u was, kochani, widoczne w tym właśnie odbiciu lustrzanym, to jest karta stabilności. U was na poziomie serca, u niego w zamiarach, w planach, w rozwoju sytuacji pragniecie oboje właśnie stabilności, pięknego, solidnego, długotrwałego związku i w końcu wyjaśnienia tutaj tych spraw, byście mieli poczucie tego stałego związku, związania, prawda, tej przynależności do siebie, jakiegoś takiego bezpieczeństwa właśnie. U was wy pragniecie emocjonalnego bezpieczeństwa, uczuciowego bezpieczeństwa na poziomie serca, a on właśnie zamierza z wami, tutaj jego plany, zbudowanie czegoś konkretnego wreszcie, jakiegoś takiego, jak to się mówi, zakotwiczenia się właśnie u was jako w tym porcie takim, prawda, docelowym, czyli nie chcę już szukać, nie chcę już się błąkać, tylko chciałby właśnie z wami założyć konkretny związek. Co jest też, kochani, wspólnego, to w zamiarach. U was pokazuje się właśnie osoba, o którą pytacie, u niego pokazujecie się wy, także na pewno myślicie i planujecie bardzo konkretnie w stosunku do siebie, macie konkretne plany w stosunku do siebie. Myślicie o sobie, planujecie, także to też jest tutaj specyficzne, że pokazują się właśnie wasze osoby, prawda, w waszym lustrzanym odbiciu. Także to jest tutaj właśnie to, co was wiąże. Zobaczmy, kochani, co mówią nam jeszcze karty oraklu miłosnego. Oczywiście jedna karta dla was, dla osób pytających i jedna karta dla osób, w których jesteście zakochane. Proszę o kartę dla osoby pytającej. Proszę o wskazówkę 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 dla osoby pytającej. Ups, dobrze, dziękuję. True love. This is the romance of a lifetime. Ok. To jest romans twojego życia. Wierna miłość. Wow, przepiękna karta, aż mi dreszcze przeszły. Ciarki. True love, czyli wierna miłość. I to jest romans twojego życia. Czyli to jest piękny romans. Romans twojego życia. Wow, nawet nie wiem, jak tutaj to jeszcze uzupełnić, ponieważ chyba ta karta wszystko mówi. Piękna miłość, wierna miłość. Uwierz w to. Zobaczmy teraz kartę dla partnera. Proszę o wskazówkę dla osoby, o którą pytacie. Proszę o wskazówkę dla niego. 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 Dziękuję. Das Warten lohnt sich, czyli czekanie opłaca się, czyli on powinien poczekać, aż wy również się na niego otworzycie. Göttliches Timing wirkt in deinem Liebesleben, czyli Boży czas sprzyja tutaj waszemu życiu romantycznemu, waszej relacji, czyli Wszechświat, wasi aniołowie, bo tu są aniołowie, właśnie określi ten czas, kiedy jest odpowiedni dla was. Czyli Wszechświat, anioł stróż, aniołowie, archaniołowie, czy Pan Bóg, czy właśnie jakaś siła wyższa, sama określi ten czas, kiedy możecie właśnie miłośnie się tutaj spełnić. I czekanie opłaci się. Bądźcie właśnie cierpliwi. Już była tu karta cierpliwości, prawda? Czyli bądźcie cierpliwi. Aniołowie mają wszystko we własnych rękach. Także partner powinien być też cierpliwy, że właśnie Wy również mu zaufacie, że jakby pokonacie tę swoje taką niepewność, takie zranienie, które macie w sobie, prawda? Zobaczmy teraz, kochani, Energy Oracle, czyli jakie energie są dla Was ważne. Proszę o wskazówkę, jakie energie są ważne, ok? Proszę jeszcze jedną. Proszę o kartę. Wow, tutaj wypadło, że no diabeł wypadł, czyli uwaga na jakieś oszustwa, na jakieś takie tutaj manipulacje, uwaga na jakieś takie tutaj, no täuschung, czyli jakieś tutaj no kłamstwa, jakieś iluzje, prawda? Bądźcie uważne tutaj, żeby nie używać takich energii manipulacyjnych w stosunku do siebie. Uważajcie też, ponieważ to wypadło tutaj jako pierwsze. Nie wiem, komu tutaj to po prostu to teraz przylepić, czy Panu, czy Pani, ale powiedzmy tutaj chodzi o energię Waszego związku, o ogólną energię. To jest orakel energetyczny, czyli chodzi tu o ogólne energię dla Waszego związku. Więc uważajcie, by nie wchodzić w jakieś takie manipulacje, zależność od partnera, partnerki, o jakieś takie niezdrowe tutaj klimaty, tak? Jakieś chore, obsesyjne, nie wiem, energie, czy jakiś obsesyjny seks, czy jakieś kłamstwa dalsze, jakąś fałszywą grę. O, tutaj była, prawda, ta maska, fałszywa gra. Tutaj ta karta też mówi o tym, że uważajcie, by nie zagrywać jakoś tutaj fałszywie, też uważajcie, żeby partner z Wami nie zagrywał fałszywie. Uważajcie na zdrady, na kłamstwa, na triksowanie, bądźcie czujne i nie pozwólcie sobie na takie zachowanie. Także przestroga, prawda, tutaj kart. Door to personal healing and happiness, ok, czyli wejście jakby brama otwarta do osobistego wyleczenia się, procesu transformacji i szczęścia. Także otwórzcie się w tym związku właśnie na pozytywne energie, na piękne, dobre. Zamknijcie i skończcie te manipulacje, kłamstwa, jakieś triksowanie, oszustwo. Otwórzcie się na piękne energie, na pozytywne myślenie, pozytywne wibracje, na piękny tutaj ogród pełen miłości, na wyleczenie się tych wszystkich właśnie starych balastów, manipulacji, oszustw, kłamstw, być może zdrady, być może jakiegoś tutaj, nie wiem, triksowania. Zakończcie to. Otwórzcie pozytywne myślenie, pozytywne energie, piękne emocje. I wtedy będziecie uleczeni, ponieważ potrzebujecie tutaj przejść jakąś transformację. Tęcza, transformacja, światło w tunelu, pozytywność. Wejdźcie tutaj w tę energię, kochani. Dobrze? Ponieważ Wasz partner boi się tutaj jakichś sprzeczek, kłótni. Właśnie to spowoduje, że on ucieka. Skończcie z tymi właśnie tutaj takimi negatywnymi, bardzo negatywnymi tutaj jakimiś energiami, tylko otwórzcie pozytywne emocje. Także taka jest tutaj karta rady. Na koniec jeszcze zobaczmy sobie dwie sprawy. Tutaj te karty miłosne powiedzą Wam, co Wasz partner Wam chce w tej chwili powiedzieć. Co partner lub partnerka, co osoba, o którą pytacie, co osoba, w której jesteście zakochane, chce Wam teraz powiedzieć. Co osoba, w której jesteście zakochane, chce Wam teraz przekazać? Co ta osoba chce Wam teraz powiedzieć? Co ta osoba chce Wam teraz powiedzieć? Co ta osoba chce Wam teraz powiedzieć? heimliche Verehrer. Także jakiś sekretny wielbiciel, ukryty wielbiciel. To nie mówi o tym, że nie wiecie, wiecie o kogo pytacie, lecz myślę, że to tutaj bardziej w tym kierunku, że on ukrywa, jak bardzo was kocha, ukrywa jego prawdziwe emocje w stosunku do was. Ukrywa jakby w sekrecie, właśnie tutaj też ta karta Księżyca po dwóch stronach, bardzo silna, jakby nie powiedział wam jeszcze wszystkiego, co czuje, co myśli, jak bardzo tęskni za wami, jak bardzo was kocha, jak bardzo was pragnie. Także jeszcze ma to tutaj ukryte w sekrecie. I to chciałby wam powiedzieć. Właśnie jak bardzo tutaj miota się w ukryciu ze swoimi wielkimi emocjami do was. O tym mówi ta karta. I zobaczmy kartę anielską na koniec, kochani. Co anioły wam powiedzą właśnie do tego związku? Jaka rada jest od aniołów dla tego związku? Proszę anioły o wskazówkę dla tego związku, dla tej relacji. Proszę anioły o wskazówkę dla tej relacji. Proszę anioły o wskazówkę dla tej relacji. Proszę anioły o wskazówkę do tej relacji. Proszę... Dobrze, dziękuję. Spłacone długi. Obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużenia się zostały usunięte z Twojego życia. Czyli wszystkie jakieś długi, które mieliście w stosunku do siebie, nie wiem, jakaś karma, jakieś, nie wiem, zażalenia, żale, jakieś tutaj, nie wiem, spory, są zażegnane. Możecie zacząć zupełnie od zera. Nie jesteście już sobie niczego winni. Nie wyrzucajcie sobie już niczego. Nie oczekujcie niczego. Wszystko jest już między wami teraz spłacone, czyli jakieś karmiczne tutaj sprawy, prawda? Wszystko jest spłacone. Zacznijcie od zera, zresetujcie się i zacznijcie właśnie od tych pozytywnych energii. Otwórzcie się na dobre, piękne wibracje. Nie myślcie o tych starych jakichś sprawach, długach, jakichś karmicznych tutaj właśnie obciążeniach. To wszystko jest już załatwione poprzez Wszechświat. Wszechświat już to wszystko zabrał. Wszystko jest już spłacone. Nie jesteście nikomu nic winni lub winne. Więc zacznijcie od zera, kochani. Taka piękna wróżba dzisiaj w rozkładzie lustro. Przemyślcie sobie, co sugerują wam karty, ponieważ jest to tylko impuls właśnie, by zainspirować was, by dać wam jakieś tutaj rady, porady, drogowskaz, w którą stronę możecie rozwinąć lepiej waszą relację. Życzę wam naturalnie wszystkiego najwspanialszego. Niech się dzieje, niech się stanie, niech się dzieje wszystko, co najlepsze. Tego życzę wam i sobie również. Do usłyszenia, do zobaczenia dzisiaj na moim kanale o godzinie 19 na rytuale odcinania wszystkich negatywów, na odcinanie właśnie tej karty, tego diabła, tych manipulacji, tych złych tutaj wibracji. To odcinamy, wyrzucamy, nie chcemy z tym mieć do czynienia. Otwieramy się na pozytywne energie. W dzisiejszym nocnym nowiu Księżyca. Do usłyszenia, kochani Państwo. Do godziny 19. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.